Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dziś opowiemy sobie o klepiskach do John Deere'a. Także zaczynamy. Tak więc za mną stoi 2064, naszego stałego klienta, jak co roku przyprowadza na zmianę klepiska. Kombajn jeździ głównie na usługach, tak więc klient tutaj stwierdził, że jednak to klepisko będzie zmieniane, nie będzie ono uniwersalne, tylko będzie zmieniane, żeby tych strat było jak najmniej. No i teraz wiele mamy zapytań, jak rozpoznać te klepiska. Niektórzy jeżdżą na tych klepiskach, chociaż nie wiedzą, co do końca mają. Niektórzy kupili niedawno kombajn i nie bardzo wiedzą, co z czym się je. Dlatego jesteśmy my i wyjaśnimy, jak przygotować kombajn do zbioru zbóż. Tak więc tutaj mamy kombajn, już jest, chłopaki się uporali z tym, gardziel macie założoną. No a tutaj mamy klepisko. I to klepisko jest typowo klepiskiem zbożowym. Jak to rozpoznać? No więc już Wam tłumaczę. Jak widzicie tutaj te pręciki. To jest znaczna różnica. Mamy 3,3 akurat, no, na każdym może wyjść nam inaczej, ale około 3 wychodzi taki pręt, 3 mm. No i jest tutaj do samego końca, mamy wszędzie pręty. I teraz jest druga kwestia, jest to klepisko uniwersalne. Akurat tutaj takiego nie mam, może gdzieś zdjęcie Wam tu teraz przeleci. Ale wtedy do połowy klepiska macie właśnie te pręty, tu zwykle od dołu. Dodatkowo są przesłony powkładane. No i do góry tutaj już tych drutów nie będzie. Tu jest wolna przestrzeń, wtedy mamy klepisko uniwersalne, czyli do zbóż i do kukurydzy. A tutaj już mamy klepisko typowo przeznaczone do kukurydzy. Zobaczcie tych drutów, nie wiem czy to będzie widać, tu słońce teraz mi daje, ale tych drutów jest znacznie mniej. I teraz chciałbym to sobie zmierzyć. No ja wiem jaki tam jest wymiar. No i wymiar tutaj tych drutów macie taki. Także są sporo grubsze na pewno, idą po całości, po całym klepisku. No i przede wszystkim, jak chcecie założyć właśnie takie klepisko do kukurydzy, no to oczywiście na bęben musimy założyć przesłony. No my akurat mamy to tu. Na palecie jeszcze leżą, bo przyjechały. Wystarczy klepisko plus przesłony. Tak więc jeśli już zakupicie klepisko oraz przesłony, pamiętajcie również o nakrętkach oraz śrubach. Na pewno sprawniej pójdzie Wam montaż wtedy tych przesłon. Tak więc gdybyście czegoś nie byli pewni, tutaj wyświetla się numer telefonu. Na dole macie kod rabatowy. Ja przypominam o promocji na części kombajnowe. Mamy wielką wyprzedaż, 10, 20 oraz 30% na wybrane części. Przypominam jeszcze, że mamy promocję na lampy LED do końca tego miesiąca. Także już niebawem się kończy, także warto wykorzystać ten czas na zakup lamp. A ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Cześć!